Żaden zegar nie ma większego znaczenia, jeżeli nie porównamy go z innym zegarem. Równie dokładnym jak on, lub mniej dokładnym, lub nawet znacznie lepszym. I metoda porównań zegarów, synchronizacji zegarów, musi być adekwatna, proporcjonalna do jakości samych zegarów. Im lepsze zegary, na przykład zegary atomowe, tym te porównania muszą być robione precyzyjnie. Dla nas takim z jednej strony głównym, wiarygodnym źródłem czasu i właściwie odniesieniem jest główny urząd miar w Warszawie, a z drugiej strony Międzynarodowe Biuro Miar i Wag w SEFE pod Paryżem. Jesteśmy laboratorium UTC, czyli realizujemy własną niezależną skalę UTC na potrzeby naukowe. I dane te są publikowane i analizowane przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag w SEWR. I to jest taki jeden bardzo ważny dla nas punkt odniesienia, a drugi to jest bliska współpraca z Głównym Urzędem Miar, który generuje urzędowy czas w Polsce i również jest laboratorium UTC. Mamy szereg bardzo precyzyjnych metod, które umożliwiają nam porównania naszych zegarów i naszej skali czasu z skalą czasu i zegarami Głównego Urzędu Miar. I w ramach tego wszystkiego, we współpracy z GUMA, w ramach zawartej umowy realizujemy niezależną polską skalę czasu atomową TAPL. Ta skala składa się w tej chwili z około 22 zegarów atomowych, maserów wodorowych i wzorców cezowych. W realizacji tej skali czasu bierze również udział Litwa z dwoma zegarami, także TAPL to jest, można powiedzieć, TA, Atomic Time, Polska plus Litwa. I jest to wspólna realizacja z Głównym Urzędem Miar. Mamy system nawigacji satelitarnej Galileo lub GPS. Aby określić miejsce na Ziemi, na szosie, na drodze, na ulicy, w mieście, przy pomocy odbiornika GPS zamontowanego na przykład w samochodzie, musimy mieć dokładność pozycji, załóżmy 5 metrów. Ponieważ w próżni sygnał radiowy przebywa około 30 cm w ciągu nanosekundy, wobec tego synchronizacja zegarów na poziomie satelity nawigacyjnego, takiego jak Galileo czy GPS, musi odbywać się z dokładnością powiedzmy co najmniej 15 nanosekund. Aby uzyskać taką dokładność skali czasu realizowanej, nadawanej przez satelity, to z kolei musi istnieć centrum kontrolne na Ziemi. Takie centrum kontrolne mają zarówno GPS, jak i Galileo. Centrum Galileo kontrolne gdzie w Fucino, w środkowych Włoszech. No i tam muszą z kolei pracować zegary, które są rząd wielkości dokładniejsze. Czyli realizują skalę czasu z dokładnością powiedzmy 1-2 nanosekund. No a żeby to była skala zgodna z czasem używanym w różnych krajach na świecie, to musi być dowiązane też do BIPM-u. Im to jest dokładniej zrobione, tym lepiej.